ogłaszaliśmy w minioną niedzielę, przygotowujemy się do remontu w naszej świątyni. Po świętach, mam nadzieję, że w drugiej połowie kwietnia ruszymy z remontem wieży. I jeśli ktoś miałby takie życzenie, może się teraz włączyć ofiarą na tacę. Na ten cel mamy już dokumentację, część pozwoleń. Teraz trwają negocjacje z firmami, które podejmą się prac na naszej wieży. Mam nadzieję, że podołamy dziełu, które jest przed nami. Niech ta świątynia przyciąga swoim pięknym, ale jednocześnie niech przede wszystkim będzie miejscem spotkania każdego z nas z Bogiem, który uzdrawia, który napełnia nasze serca nadzieją. O grocie oliwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęsknoś, smutek, strach, gość ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawie szkonający, tęsknoś, smutek, strach, gość ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawie szkonający, kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezus trwożony, przed męką zmęczony. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezus trwożony, przed męką zmęczony. Krzyżu cierpienie, krzyżu zbawienie, pojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. Kto Ciebie może, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. W krzyżu osłota, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadane. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, serce Ci na wskroś przepali, gdy grom się zmniejsza, pośpiech do krzyża,
Teraz zachęcam, by podejść do krzyża, z dzieckiem całować krzyż, następnie do grobu, pokazać dziecku Pana Jezusa utajonego w tajemnicy Eucharystii i w ten sposób przeprowadzić prostą, ale jakże głęboką katechezę. Niech te przeżycia Wielkiego Czwartku, Piątku, dzisiejszej Wielkiej Soboty, zwłaszcza wieczornej liturgii, napełnią nasze serce nadzieją, że ani zło, ani śmierć nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Chrystusa, bo Chrystus zmartwychwstał. I nie ta prawda napełni nas też pokojem, jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Moje życie w ręku Boga, dlatego tak pogodnie przeżywam każdą chwilę naszego życia. Niech ten pokój Boży udzieli się naszym sercom. Życzę też miłych spotkań rodzinnych, gościnności i wielu łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pamiętajmy, dzisiaj godzina 20, centralne uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Krzyżu Święty.